Panie dyrektorze, które z planowanych korekt, skrzyżowań okaże się najtrudniejsze w realizacji, ale które może przynieść no, największe efekty i okaże się najbardziej efektywnym skrzyżowaniem? Najtrudniejsze na pewno skrzyżowanie będzie skrzyżowanie Jachowicza, Obrońców Westerplatte i Nowego Rynku. To myślę, że będzie takie skrzyżowanie, tam mamy sporo kolizji, które będziemy musieli usunąć. Myślę tutaj o kolizjach teletechnicznych. Natomiast myślę, że i również ich zmiany, które tam będą wprowadzone, też dadzą fajny efekt i usprawnią ruch. Natomiast najbardziej liczę na usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu Wyszehradzkiej Armii Krajowej i Jana Pawła II. Przy Mazowi, tak. Tutaj liczę najbardziej, tutaj będzie dużo zmian, bo będzie i kierunkowa sygnalizacja, ale i prawo-lewo skręty, druga jezdnia z dwoma pasami w ciągu Jana Pawła II. Myślę, że tak, a takim drugim skrzyżowaniem, na które również liczę, to skrzyżowanie Jachowicza, Kobylińskiego i Bielskiej. To wydaje mi się tutaj, że również zmiany, które wprowadzimy, w znaczny sposób usprawnią ruch tutaj w okolicach Starego Miasta.